Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym vlogu moich drogich widzów. Na początek chciałabym wam pokazać tutaj moje plany na przyszłość. Jak widzicie, tutaj jest lążownik, prawdaż? Taki duży, taki mały. Tak naprawdę ten lążownik ma średnicę około 90 metrów. Średnicy? Nie, promień 90 metrów. A średnicę no na pewno ma z 20. Ogrodzenia do tamtego ogrodzenia no jest kawałek. Dokładnie mierzyłam, że jest coś w ten deseń. Dokładnie chyba jest 30 metrów, słuchajcie, od tamtego do tego. Czyli tak jakby najmniejsza właśnie, minimalna właśnie taka długość spełniająca ujeżdżalnię taką mini, no wiecie, coś taki manesz, ujeżdżalnię. No i do rzeczy, no chciałam po prostu zrobić tutaj ujeżdżalnię z tego lążownika, poszerzyć lążownik i zrobić taką ujeżdżalnię. Oczywiście tutaj jest syf i w ogóle blachodachówki jeszcze ze starej wiaty. Jak pamiętacie stare odcinki, to stara wiata tutaj stała. Możecie wpadać odcinki, ale to już chyba 2 lata temu ta wiata tutaj stała. To była taka prowizorka. A teraz widzicie, mamy nową wiatę piękną, ładną postawioną. Tutaj korytarz dla koni by był taki, że ona przyszła. Zobaczcie. Już się, siśku! Brudas. Ale brudas, gdzie ty brudas byłaś, co? Gdzie ty byłaś? Pokaż się. Świetnie. Tak. Ła, guziaczek. Oczywiście kleszcz. No, świetnie. Komandarz, ty musisz na gówna się kłaść. Zobacz, bierz przykład z Ontario. Ontario się nie kładzie na gównach. Ontario jest czysty. No super, dobry, no widzisz, widzisz. Oczywiście standardowo paszę dajemy na kusi. Ktoś pytał, czy zrobię foodbook, no ale już foodbook tyle razy robiłam. A na razie to samo dostaję przez dietyka z Hoovera ustaloną dietę. Ale myślę, że będę jej dawać trochę więcej. 1,5 miarki. Bo ta jedna miarka chyba nic nie działa. Dobra, jedną marchewkę. A ty stój! Jasne. Będziesz ziewać, koniu? Minki, witaminki. Trochę wodą zalejemy i tyle. A dzisiaj w planach oczywiście pracujemy sobie na lążowniku, prawda? No super. Pada sobie na razie zajada swoją paszkę, a my wyczyścimy brudasa. Takie trochę małe ASMR będzie. Nic nie będę mówić jak coś od teraz.
Kus. Prrr. Galop, hop, galop, ale. Kus. I prrrt. Aś. Super! Dorico! Superko! Widzicie, jak Amanda dzisiaj intensywnie pracowała na drągach w galopie i szło jej całkiem nieźle. I nawet udało się jej gdzieś tam rozluźnienie i tą równowagę w galopie uzyskać. No ale wiecie, ona tutaj, jak widzicie na filmach, żeby odzyskać tą równowagę, to zamiast właśnie czy głowę na dół i plecy do góry, to na głowę w drugą stronę i tak to właśnie nie jest, ale to ćwiczymy nadal. Jadziemy sobie stępem. A czemu założyłam jej pad? Bo chciałam na niej na chwilkę, no tu, chciałam na nią na chwilkę wsiąść, więc to też zobaczycie. Spokojnie. Na koniec oczywiście się tu położymy, jak codziennie. Ostatnio jej rekord to było w 10 sekund. 10 sekund się położyła, jak ją poprosiłam. Bo oczywiście tego nie nagrałam, bo nie był dzień nagrywania. Muchy niestety męczą. Słońce wyszło znowu. Niestety. Dobrze, podłoże chociaż jest takie w miarę. Dobra, jakoś w miarę ustępowana, więc możemy wsiadać. I oczywiście, a wsiądę sobie bez niczego. Chodź. Chodź, Aki. Dobra. Proszę. Weź mi, daj zad, daj zad. No. No. Dawaj zad. Chodź. Ja tam nie dosięgnę, nusiek. Daj zad. O, super. Proszę. Coś mi poharatała, co on to... No dobra, niby, że usiądę. Coś tu... Super! Proszę, Aki. Proszę! Marche? Nie, ty marchewki! Zobaczcie. Nie są marchewki. Nie są marchewki. O, dobra, jednak. Proszę. Trzymaj, Łosiu. Łosiu jeden. Jaką ty masz długą szyję, masakra jakaś. Co jest grane? Ja bym musiała mieć taką drugą rękę, żeby dotknąć ich, jej uszu, nie? Bez pochylania się, oczywiście. Z pochylaniem będzie ciężej. Ale ona ma długą szyję, masakra. Dobry koń. Troszkę się spociłaś. Już powiem, że dużo, bo to słoneczko kurczę zaszło, ale niby jest jednak. Super koń. To co, jedziemy? Tak. Jak ruszysz, to ruszysz, jak nie ruszysz, to nie ruszysz, dobra? Sama wybierz, czy chcesz ze mną pójść kawałek, czy nie. Bo ostatnio nad jeziorkiem, kurczę, normalnie kilka kroków w wodzie zrobiłam na Kamadzie, słuchajcie. I to był fenomen. Co tam cię swędzi, tak? Zostaw tą beczkę. Dobra, stoimy, stoimy na razie. Nie wiem, jak mnie widać. W ogóle tutaj mam takie mocowanie na GoPro. Już raz nagrywałam w terenie i to w sumie rajd z panią Joanną Sulską, to wtedy miałam ten kask i nagrywałam. I powiem wam, że... O, ale uszka zrobiła, zobaczcie. Co tam? Co tam, koniu? No super koń! Super Arab, jak masz piękną grzywę. No. Koń tak bez niczego. Patrz i ruszyła w bok. Tak naprawdę się śmieję. Oczywiście jak pójdzie stępem kilka kroków, to nic jej się nie stanie.
Aczkolwiek ja czekam, aż ona sama po prostu pójdzie. To znaczy, że będzie gotowa, że eksperymentuje i chciałaby coś więcej niż tylko stać ze mną, prawda? No, a właśnie wracając do tego tutaj pierdzielnika. Muszki gryzią mojego konia, proszę. A zrób szmaj. 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 Super. Ale musisz wykrzywiać tą głowę. Super koń. No bo nie mogę się wypowiedzieć. No i taki super glue tutaj jest, wiecie o co chodzi, takie zabawkowe. Czy ty się? No co? Co słonko? Idziesz? Dawaj, idź. Dawaj. No. Idziesz czy nie? Dobra, nie powiem wam z tym klejem, ale nieważne. Ogólnie chciałam powiedzieć, że trzyma. I tyle. Się wypowiedzieć nie mogę, masakra. Idziemy, Haki? Idziemy? Ej. Ej, wio. Ej, nie, bo ona na wio reaguje. Dobra, jak coś... Zostaw tą beczkę. Haka ma da. Zostaw beczkę. No. 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 Nie wiem, co skminić. Biedny koń. Biedny koń. Jedziemy? Jedziemy, Haki? Co to jakieś czerwone? Poleciało. Nie był motyl. Nie był motyl. Jedziemy, Haki, dawaj, wio. I wio. I tak właśnie wygląda zajeżdżanie młodego konia. Kamada nie wzruszona w ogóle. Zmęczona po treningu. Chociaż nawet jakby nie trenowała i bym od razu na nią wsiadła, to też by tak było. Haki, to nie jest lizawka. Słonko. Słonko. Stachumił. Wio, dawaj. Dawaj, wio. Wio, naprzód. Wio. No. Wio. Ty wiesz, co to znaczy wio. Spójrzcie na jej oko, jak normalnie rozluźniona. Jakie zwierciadło duszy. Już 6 minut się nagrywa. 6 minut już na tobie siedzę. Dobra, dawaj, wio. Przejdź kilka kroków. Dla widzów. A widzowie czekają. Sprawda nie ma jeszcze... O, nie, to była zmiana pozycji. Sprawda jeszcze nie ma 25k, no ale cóż, trudno. Najwyżej coś innego się wymyśli na 25k. Dawaj, wio, Haki. Widzicie, ona nie chce. To co ja tutaj poradzę? Co ja poradzę? Musicie z nią gadać. Nie, może dam do telefonu was i wejście jej coś powiecie. Haki, widzowie do ciebie. Haki. Widzowie do ciebie. No, słucham. Dobra, coś powiedzieliście jej? Dobra, zobaczymy, czy teraz ruszy. Patrzcie. Idzie. Idzie mój koń. Przeszła. Super. Brawo, proszę. Proszę bardzo. Nie wiem, co wy jej powiedzieliście na te ucho, ale zadziałało. Super, koń. Super. Słonko kochane. Przeszła kilka kroczków. No i myślę, że zakończymy dzisiaj trening na tym. Dam ich tutaj zaraz jeszcze na trawkę. Super, dobra. Uwaga, schodzę. Łobada. I byp. Ten pad jest, no po prostu... Moim zbawieniem, moim kochankiem takim, wiecie. To jest taki fotel, taki piękny fotel. No jeszcze teraz zdejmiemy przecież, bo koń się musi wytarzać oczywiście. Patrzcie, Akamada niczego się nie boi, mogę nawet tak zabrać. I ona stoi niewzruszona. Także tak ogółem powinien reagować młody koń na zajeżdżanie. Czyli nijak szukać właśnie kontaktu z człowiekiem. Niesamowite to jest. Dwa gatunki mogą się dogadać. A czekaj, czekaj. Jeszcze nie. Rekord życia. Dawaj. Dobra. No i dawaj. Nie, najpierw się połóż. No. Dawaj. No. Super. No, dawaj. Nie na mnie. No. I hop.
I hop! No super! Brawo! Super koń! Ty mnie normalnie codziennie zaskakujesz, Sysiu. No, mówię ci. Mówię ci, mój osiołku. W ile sekund się położyłaś? W ile? W ile? No policzymy potem na nagraniu. Zrób smajla. Zrób smajla jeszcze. Dzięki. Dobrze. O nie, gza. Widzicie tą gzę? Czekaj, czekaj, nie ma. O, widzisz, ja ci ją usunę. Ale wielka. Zaraz pewnie wstaniesz, albo się wytarzaj. No, wytarzaj się. Wytarzaj się, dawaj. No. Dawaj. Nie, staję. No gdzie stajesz? O, o, o. Usiądziesz? Dawaj. Usiądziesz? Daj, no. Hop, hop. Nie smile, tylko kombinację, tylko usiądź. Dawaj, no. Hop. Dawaj, hop. Hop, do góry. Hop. Ciula, tak widzicie? Jak nauczyć konia siedzieć? Ona mi się śmieje zamiast kurze. Do góry, no. O, 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 dawaj, dawaj. Dawaj, ziutek. No tylko przednie... Nie śmiej się. Przednie nóżki bym chciała, żebyś ty podniosła. Tak? Nie, to ja wiem, że gza. No, dawaj. Zdjęcie portretowe normalnie. Dobra. I hop. No super. Super, mój koń. Dobra, aki. Zabijemy tą gzę, co? No proszę. O jacie, mój koń, normalnie wodę? O jacie! Jaki słodziak, super! Tak jest! Zobaczcie, jaka Kamada nienawidziła popysku, jak się jej leje. A teraz się tą wodą bawi. Klucz sezonu. Klucz sezonu, naprawdę. Zobaczcie. Sama. No super koń! Tak jest. O, ale wyżej już nie chcę chyba. Dobra, psikamy ci tu. Zobacz, jak się żeś spociła. Deszczyk ci robimy. No, tak zagłupia. A gzy chyba nie są wodoodporne, nie? Ich skrzydła. No to będziemy lać wodą. Ha, ha. Aż w końcu zginie. Zginie. Śmiercią naturalną. Dobrze. O, widzisz, tu jest. Patrzcie. Mówiłam, że zginie. I nara. Mówiłam, że zginie. Mówiłam, że zginie, Hakumy. Głupie gzy. Patrzcie, one wodoodporne są, skubane. Dobra, mój autograf zrobimy. W. E. V. No, coś nie pykło. Super koń. Jak coś tutaj ciśnienie jest bardzo malutkie. Stała Kamada nie boli. No super. Słuchajcie, mój dzień dobiega końca w stajni, ponieważ muszę jechać coś na miasto jeszcze załatwić, na miasto. Zawsze się tak mówi, muszę na miasto jechać. Tak naprawdę jestem z miasta. O nie, zdradziłam. A, trudno. Konie mam na wsi, a mieszkam w mieście. Dobra, chodź, Haki, chodź. A, teraz pijesz, tak? Chodź, ocie. Haki. Tak. Poszedł. Poszły. Dalej, dalej. O, także tak się odbywa zaganianie koni na pasisko. Oczywiście mogą tu wrócić w każdej chwili. Ale wiecie, ja mam z tyłu głowy, że poszły jeść trawę. A nie siedzą, kurczę, i stoją. Nic nie robią. Bo tak to sobie chodzą i szukają trawy. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Łapka w góry. Łapka w góry. Zostawcie łapkę w górę. I subskrybujcie kanał.